Asia Siowo! Witajcie! Oto trzeci odcinek z serii Przetesty. Dziś mam dla Was test ołówków. Nagrałam go na Waszą prośbę. Tak jak do tej pory i tym razem oceniałam ołówki w oparciu o cztery kryteria. Były to cena, pisanie, rysowanie, temperowanie oraz wytrzymałość. Na jednej kartce zapisałam nazwę ołówków, na drugiej wymienione kryteria. Najpierw sprawdzałam łatwość pisania i rysowania danym ołówkiem. Posłużyłam się tu skalą sześciostopniową. Brałam pod uwagę łatwość pisania, wygodę, czyli kształt ołówka i ogólny efekt wizualny. Następnie wszystkie ołówki temperowałam. Użyłam dwóch temperówek, ostrą i delikatnie stępioną. Oceniałam łatwość, z jaką struga się każdy z nich. Dalej testowałam wytrzymałość, czyli najprościej mówiąc sprawdzałam, czy jestem w stanie dany ołówek złamać. Na koniec porównałam ceny ołówków. Podsumowując, jeśli chodzi o pisanie, to między ołówkami nie było większych różnic. Niestety w przypadku temperowania nie wszystkie ołówki wypadły tak dobrze. Miałam kłopot z nastruganiem ołówków o niestandardowym kształcie. W przypadku wytrzymałości wyniki wyszły podobnie. Żaden z ołówków nie złamał się. Moją szczegółową ocenę możecie zobaczyć w zestawieniu. Dziękuję Wam za poświęcony czas i zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam! Pa, pa!